Największe szkody rosyjskiej gospodarce przynoszą nie sankcje, tylko wojna. I nie ma większego szkodnika niż Władimir Putin. Rąk albo do pracy, albo na front brakuje. I powiedzmy oficjalna statystyka wykazuje, że w Rosji nie ma bezrobocia. Jest z nami profesor Włodzimierz Marciniak, były ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, znawca Rosji Wschodu. Dobry wieczór, panie profesorze, witam serdecznie. Dobry wieczór, kłaniam się państwu. Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co dzieje się w Rosji przede wszystkim, bo dużo mówimy o rosyjskiej agresji na Ukrainę, o tej sytuacji frontowej, o tym, że sytuacja dla Ukrainy nie wygląda już tak dobrze, jak jeszcze widzieliśmy ją kilka miesięcy temu, kiedy czekaliśmy w zasadzie na wypchnięcie Rosji całkowicie z terytorium Ukrainy. Teraz szanse na to, zdaje się, że są dosyć skromne, ale chciałem, żebyśmy się Rosji przyjrzeli, bo po wprowadzeniu kolejnych pakietów sankcji, chyba łącznie było ich 10, miało być w Rosji właśnie zdecydowanie gorzej. To obywatele mieli odczuć, że ich kraj prowadzi wojnę, że zaatakował Ukrainę. Pamiętam wiele rozmów z ekspertami, z analitykami, z ekonomistami, którzy mówili na początku tamtego roku, no, 3 miesiące, pół roku, rok, to już absolutnie rosyjska gospodarka będzie w bardzo złej sytuacji. A rozmawiałem kilka dni temu ze znajomym, który w Rosji mieszka, w dużym mieście co prawda, i mówi, że nic, kompletnie, nie widać żadnej różnicy tak naprawdę. Jak to jest, panie profesorze? Dlaczego Rosja ciągle tego nie czuje i chyba już nie odczuje, prawda? No, to jest pytanie, co to znaczy tam, że w ciągu 3 czy iluś tam miesięcy będzie w złym stanie. No, ale słyszał pan takie deklaracje, pan profesor? Słyszał. No tak, oczywiście, ale trzeba zacząć od rzeczy podstawowych. To znaczy nie ma takich sankcji, które zabiją gospodarkę. Tak w ogóle, tak? I to przykład Iranu czy jakikolwiek inny o tym mówi. To jest po pierwsze, gospodarka rosyjska jest wielka. Jeśli chodzi o wielkość produkcji i wydobycie surowców, które znajdują popyt na rynkach i zawsze znajdą. Jak nie tych, to tamtych. No, tak jest. Jak nie ropa naftowa, to gaz albo na odwrót, a jest jeszcze paliwo jądrowe, jest wiele innych rzeczy. Też o rynkach mówię, że jak nie na zachód, to na wschód albo na południe też zawsze gdzieś się sprzeda, prawda? W związku z tym no, sankcje nie mogą, to jest powiedzmy po drugie, a po trzecie podstawowe w tym systemie są decyzje polityczne, a gospodarka jest na drugim albo na trzecim miejscu i to jest po stronie kosztów, a nie kryteriów wyborów. Znaczy zasadnicze decyzje są podyktowane względami politycznymi, a gospodarka ma za to zapłacić po prostu tyle, ile będzie trzeba. No tylko, że w związku z tym chyba gdzieś granica ma każda gospodarka. To nie jest tak, że tyle, ile będzie trzeba, może płacić i może płacić przez pół roku, przez rok, przez 2 lata, przez 5 lat. No tak. Tylko jakieś rezerwy, ograniczenia każda gospodarka, każde państwo, każdy system posiada. To prawda, ale margines tolerancji i cierpliwości społecznej jest ogromny. Jaki? Nie wiemy. Na to pytanie nie mamy odpowiedzi. Ale teraz możemy przejść do szczegółów. No, sankcji chyba już prowadzono 11 pakietów, to nie ma... Okej. Ale to nie ma większego znaczenia, bo wydaje mi się, że nawet zostanie wprowadzonych 120 pakietów. To będą działały tak jak to mniej więcej w przybliżeniu, niedokładnie tak samo. Ale to dlatego, że te sankcje były trochę wprowadzane po to, żeby je wprowadzić. Wykazać się. Pokazać, walczymy, robimy coś, tak. No, pomagamy Ukrainie. 8., 9., 10. pakiet, proszę bardzo i tak dalej. No ale z drugiej strony, panie profesorze, one Europę dużo kosztowały. Jak spojrzymy na Polskę, to nie jest tak, że my wprowadziliśmy te sankcje, coś tam powiedzieliśmy, tylko Polacy ponieśli konkretny finansowy ciężar tych sankcji. Tak jest. Coś może jest nie tak, jeżeli nas to dużo kosztuje, a ci, w których miały uderzyć, no, ale to w nich uderza, ale no, powtarzam, no, nie zmusi się przy pomocy sankcji Rosji do zakończenia tej wojny. Sankcje utrudniają życie Rosji, powodują pogorszenie poziomu życia, powodują, że Coraz trudniej jest mobilizować te środki, które są potrzebne w budżecie na prowadzenie wojny, ale nie uniemożliwiają. Tylko czy one na pewno utrudniają, panie profesorze? Czy na pewno życie w Rosji jakoś znacząco się zmieniło? Bo jak spojrzymy na Polskę chociażby, no to w Polsce mieliśmy potężną inflację od wybuchu wojny, od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kwestia surowców i przesunięć tutaj, jeżeli chodzi o nasze zapotrzebowanie, no spowodowała w dużej mierze to, że nasze społeczeństwo zubożało w tym czasie. Realne płace Polaków zmalały po prostu. Tymczasem jak słyszę, czytam o sytuacji w Rosji, to nawet tego nie ma. Na początku była taka inflacja w krótkim okresie. Ona faktycznie była problemem. Pamiętam nawet, że w niektórych sklepach tam informacje, w dużych miastach ceny były codziennie wręcz zmieniane. Ale szybko to opanowano. Poziom inflacji nie jest jedynym miernikiem. No tak, ale jeżeli chodzi o wzrost PKB, no to rosyjska gospodarka ma zwolnić, gdzieś miałem te informacje, w 2020 roku o 2 punkty procentowe. No to, panie profesorze, to nie jest jakaś szalona strata. My jesteśmy na zerze teraz w zasadzie, prawda? No tak, tak. Ta inflacja jest głównie chyba spowodowana polityką w okresie COVID-u przede wszystkim. Też, no jasne, tak. Wtedy helikoptermany, wiemy, tak ponad 200 miliardów złotych rzuconych na rynek, to musiało się tak skończyć. Wielu, tak, to częściowo wielu krajów świata. Jasne, okej. To spowodowało. Ale surowce też, no. Premier mówił putinflacja, panie profesorze. No dobrze. To istotny jest sposób prowadzenia tych sankcji, nie tylko ich zarządzenia, ale potem ich kontrola i coś, co można by nazwać administrowaniem sankcjami. Na przykład zapowiedź sankcji ograniczenia importu rosyjskiej ropy naftowej spowodował, że Rosja w zeszłym roku osiągnęła z tytułu eksportu ropy naftowej większe dochody niż przed wprowadzeniem sankcji, czyli w pierwszym roku sankcje były podarunkiem dla Rosji, a nie stratą. No to się liczy. To jest, jak rozumiem, to miała być jedna z bardziej dotkliwych sankcji, prawda? Tak, no miała być. Ale dlatego została zapowiedziana, żeby się wszyscy mogli przygotować do tego. Także Rosjanie tylko mogli podziękować. No teraz te sankcje obowiązują, ale na przykład co się dzieje? Tak? Z portu w Zatoce Fińskiej, to jest port Usługa, tankowce płyną chyba jeden za drugim. Rosjanie kupili od Grecji, to jest kraj członkowski Unii Europejskiej, który przyłączył się od 4 dekad do sankcji, ale do sankcji się przyłączył, tak, że kupili flotę przestarzałych tankowców. Mhm. W mediach można spotkać informację, że w sumie to kosztowało około 2 miliardów dolarów. Czyli grosze, no. Jak na flotę tankowców, która, jak rozumiem, amortyzacja tej inwestycji to pewnie przestarzałe, które pewnie były już na złom i teraz one sobie płyną Morzem Bałtyckim, jeden po drugim i wywożą ropę naftową. To jest ilustracja... Płyną, panie profesorze? No rzeczywiście, no głównie Indie, Chiny. Ale to pokazuje, jak są administrowane sankcje. Jasne. To znaczy zostało zostawione ogromne okno. Czyli każdy łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo i to jest właśnie ten przykład, tak? Że są potężne sankcje tutaj. Taki wyłom, takie działanie jednego z unijnych krajów na korzyść Rosji i to wszystko. I to nikt nie miał do Grecji o to żadnych pretensji i nie, na rząd Grecji nie krzyczą tak jak na rząd Węgier, że tam rzekomo jest prorosyjski i tak dalej. No i teraz chyba Unia Europejska oczekuje, że Dania zablokuje to. Ten transport? Tak. No bo przez cieśniny to musi przejść, tak? A że wystarczy egzekwować przepisy dotyczące ochrony środowiska i można już ten potok zatrzymać. No ale póki co tego nie zrobiono. Ale jak rozumiem, Dania jakieś zyski z tego czerpie, czy nie? No jakieś czerpie. Z tego tranzytu, tak? No to te statki wnoszą oczywiście określone opłaty. Nie wiem, czy to jest istotny problem, ale to w ten sposób działa. Czyli, panie profesorze, tak sumując, ta rosyjska gospodarka, prognoza 2023 rok według OECD 2,5% rosyjska gospodarka się skurczy według Banku Światowego o 0,2% w przyszłym roku. No tak, w tym roku, przepraszam. To jest 2023. Według Banku Światowego, no czyli konstans mamy, tak jak nasza gospodarka. Nie zupełnie, bo w kraju toczącym wojnę to oczywiście PKB nie jest podtrzymywany, wzrost PKB jest podtrzymywany wydatkami na obronę, na obronę, ale z punktu widzenia poziomu życia, jak również rozwoju gospodarki, no to są straty. Więc tym danym trzeba się przyglądać krytycznie i to nie pokazuje, że sankcje nie działają. Ale największe szkody rosyjskiej gospodarce przynoszą nie sankcje, tylko wojna. I nie ma większego szkodnika niż Władimir Putin. I to z tego trzeba sobie zdawać sprawę. O jakie straty, panie profesorze? Chodzi o ręce do pracy na przykład? O tysiące, setki tysięcy przecież młodych mężczyzn w wieku produkcyjnym, którzy wyjeżdżają na wojnę, wracają albo w trumnach, albo bez ręki czy nogi. To też, bo Rosja jest w dołku demograficznym w tej chwili. No tak, tak. To wiek produkcyjny i wiek poborowy weszło pokolenie niżu demograficznego, a pokolenie wyżu demograficznego odchodzi na emeryturę. Więc rąk albo do pracy, albo na front brakuje. I powiedzmy oficjalna statystyka wykazuje, że w Rosji nie ma bezrobocia. No ale to właśnie dlatego nie ma, bo ilu ludzi wyjechało za granicę, to jest trudno oszacować. No tak, bo to też była taka fala faktycznie, szczególnie przy tych masowych poborach, prawda? No tak, w okresie tak zwanej częściowej mobilizacji. Czy jak niektórzy złośliwi mówią, częściowej mobilizacji, ale szacunki są różne, od 700 tysięcy do 2 milionów. No to jest płynne zjawisko, bo ludzie wyjeżdżają, wracają. Ale to wtedy ci też wyjeżdżają tacy najbardziej mobilni, pewnie lepiej wykształceni i tak dalej często, prawda? Ci, których nie wystarcza na wyjazd. To jest istotny aspekt tej sprawy, dlatego że ja przypuszczam, że sankcje, one oczywiście są słuszne, należy je wprowadzić, należy je konsekwentnie egzekwować i nie dopuszczać do powstawania właśnie różnych luk, ale one chyba generalnie zostały pomyślane w ten sposób, ażeby przekreślić szanse rozwojowe i szanse modernizacyjne Rosji. Tylko w dłuższym terminie wtedy. Tak, w dłuższym okresie. Ale błąd, wydaje mi się, że polega na tym, że Rosja wcale nie chce być krajem nowoczesnym. No, ostatnie dwie dekady to opieranie gospodarki na surowcach. Otóż tak? To. W latach 90. to jeszcze oni zawzięcie dyskutowali, że należy te dochody... Tam była kwestia współpracy z Zachodem, technologii i tak dalej. Tak, tak. Nic z tego nie wyszło. I wydaje mi się, że w tym społeczeństwie panuje konsens, że oni nie chcą być krajem nowoczesnych technologii. Im wystarczy, że są krajem zapleczem surowcowym i zawsze jakąś lukę na rynku znajdą. Jak nie gaz, to paliwo jądrowe. Unia do tej pory nie wprowadziła sankcji na paliwo jądrowe. Wiadomo dlaczego, tak? Więc wiadomo w jakich krajach by energetyka by stanęła, tak? We Francji przede wszystkim. No na przykład, tak? Ściśle związany z przemysłem zbrojeniowym. Sektor, który jest w ogóle zwolniony. Jasne, ale to panie profesorze, tak sumując tego. Trochę, jeżeli chodzi o wojnę, rosyjską gospodarkę, no bo wydawało nam się rok temu, półtora roku temu, że Rosja też nie będzie w stanie w nieskończoność tej wojny prowadzić, że to też jest wykorzystanie potężnych zasobów ludzkich, finansowych. Też pamiętam, nie wiem, kilka albo i kilkanaście tekstów i informacji ekspertów, że rosyjska amunicja się kończy, tak? Że już tam, nie wiem, miesiące i tak dalej. To wszystko miało się kończyć. No, ale ukraińska też się kończy. No, Ukraina, kwestia tego, ile dostanie od sojuszników, prawda? W Rosji bardziej chodziło o wewnętrzne możliwości. Chodzi mi o to, panie profesorze, czy dzisiaj widać już, że dla Rosji, jeżeli ktoś jest pod presją czasową, to Ukraina, a nie Rosja. Że Rosja jest w stanie jeszcze Ukrainę dociskać miesiącami, żeby na możliwie korzystnych dla siebie warunkach przystąpić do rozmów. No, Ukraina nie. A Rosja przetrzymała ten najgorszy czas. No ale to Ukraina jest skazana na pomoc zewnętrzną. Mniej więcej w połowie tego roku to proporcje miesięczne wydatki na cele wojenne Rosji i Ukrainy, to znaczy łączna to jest przede wszystkim pomoc zewnętrzna, to Rosja była w stanie 3- bądź nawet 4-krotnie większe wydatki mobilizować co miesiąc. W przeliczeniu na okres miesiąca. Przy takich proporcjach to Rosjanie tę wojnę no nie wygrywają, ale nie mogą jej przegrać, tak? A pytanie to, o którym mówimy, jak długo, no to jest mnie trudno powiedzieć, no bo powiedzmy... Ale już żadnej perspektywy czasowej dzisiaj wskazać nie możemy, bo nie wiem, gdybyśmy rozmawiali 1,5 roku temu, to dużo łatwiej było ekspertom, być może i panu profesorowi. Nie pamiętam wtedy słów konkretnych pana profesora, ale wydawało się, że gdzieś widać, prawda, ten kres możliwości. No ja sądziłem, że pomoc będzie bardziej zmasowana i skoncentrowana w czasie, ponieważ... Bo to jest wprost proporcjonalne, jak rozumiem, do wyczerpywania rosyjskich zasobów, prawda? Skala tej pomocy. No tak, ale tutaj liczy się też szybkość, tak, bo powiedzmy, gdyby te rozmiary pomocy wojskowej, którą Ukraina do tej pory otrzymała, tak? Ona była na przykład skoncentrowana w drugiej połowie zeszłego roku, to odbicie tego w sytuacji na froncie byłoby zupełnie inne. Bo był taki czas, że Ukraina tam kilometr za kilometrem szła, no, tak. Jak szalona, prawda? Wojska Ukrainy tam zdobywały, no nie, no, ale był taki wrzesień ubiegłego roku, że tam kilometr za kilometrem koniec lata były jakieś nowe informacje. I wrzesień, tak, to prawda. I gdyby za tym poszły ogromne dostawy broni, to pewnie sytuacja byłaby inna. Natomiast Rosjanie na przykład twierdzą, że ich przemysł zbrojeniowy pracuje trzy zmiany na dobę. No ale pytanie jest takie, co oni robią. Czy oni produkują na przykład nowe czołgi, czy też remontują te ściągnięte ze składów? Pewnie jedno i drugie. No pewnie jedno i drugie. W jakich proporcjach nie wiemy. W związku z tym, jak długo Rosjanie wytrzymają, tego nie zaryzykuję, żeby na ten temat się wypowiadać. Chciałem w Rosji zapytać, no bo w przyszłym roku w Rosji mają odbyć się wybory prezydenckie. Jak zdaniem pana profesora sytuacja w Rosji się nie odbywają wybory prezydenckie i nie będzie wyborów prezydenckich. Jak to można nazwać? No właśnie jakiś czas temu w swoim wystąpieniu publicznym nazwałem, że to będzie plebiscyt w sprawie przedłużenia Władimirowi Putinowi uprawnień do pełnienia urzędu Władimira Putina. To będzie mniej więcej tego typu spektakl, ale nawet nie wiem, czy to będzie plebiscyt. To raczej będzie rytualna ceremonia, która zgodnie z przyjętymi w tym systemie politycznym regułami musi się odbywać cyklicznie. I tak byłoby to chyba najprecyzyjniej można nazwać. No wyborów nie będzie, bo nie będzie żadnego wyboru. No chyba, że będzie wybór, jak dowcipni się mówią, że będzie 2 kandydatów. Jeden w lodówce, a drugi w telewizorze. I jeden i drugi będzie się nazywał Władimir Putin. No ale to zawsze jakiś wybór mniej lub bardziej pseudowybór jednak istnieje i jak rozumiem teraz też jakiś koncesjonowany kandydat czy kandydaci się pewnie pojawią, ale panie profesorze, ta władza... Nie będą musieli się pojawić, bo dostaną polecenie, żeby się pojawili. No tak, no chociażby. Ale panie profesorze, bo też władza Putina też do 2022 roku bym wrócił i masa była takich komentarzy też, jak już nie chwieje się, pęka i kiedy może się skończyć, a już po w ogóle buncie Prigożyna, to pamiętam, jak sam występowałem w jednej z telewizji informacyjnych i tak ostrożnie mówiłem, że no, w zasadzie to trudno jeszcze to czytać jako jakąś zapowiedź upadku Putina i jednak to było parę godzin powiedzmy tego triumfalnego pochodu. Spotkało się to z dużym niezadowoleniem interlokutorów, którzy powiedzieli, że no, gdzie tam to już w zasadzie takiej słabości, po takiej słabości, takim upokorzeniu, takiej kompromitacji, to tej władzy Putina już długo nie widzą. No, tymczasem... No tak, nawet jakiś geniusz polityczny chyba mówił, że rewolucja w Rosji się zaczęła. No masa była takich komentarzy. No i nic się nie zmienia, panie profesorze, tak? No nie i raczej przynajmniej w krótkiej perspektywie ten tak zwany bunt Prigożyna potwierdził, że Putin kontroluje sytuację. Ale tam były jakieś kryzysy, które Putin ustał, czy nigdy nie było żadnych kryzysów? W tych miesiącach wojny. Co rozumiemy przez kryzys? No pewne konflikty wewnętrzne i spory to oczywiście mają miejsce, ale one raczej budują pozycję Putina jako arbitra, tego, który rozstrzyga. Zarządza przez konflikt. Też są tacy, cały czas, którzy zarządzają przez konflikt. W Polsce też takich znamy, którzy zarządzają przez konflikt. Nie, to jest cały czas i zawsze Putin stoi ponad konfliktem. I zawsze gra odgrywa rolę mniejszego zła. No, między innymi po to był jemu potrzebny Prigożyn jako to potencjalne większe zło i zagrożenie. Czy istnieją jakieś zagrożenie? No, wydaje mi się, że narastanie chaosu wewnętrznego jest ewentualnie potencjalnym źródłem dalszych jakichś zmian politycznych. Dlatego nie widać, prawda, tego chaosu? No, pewne konflikty wewnętrzne cały czas, o nich się mało słyszy, bo są rzecz jasna wytłumiane i ukrywane. Natomiast, no, jeśli tak można powiedzieć, pasza się kończy. I pewne spory o to się toczą, o zasady i kryteria prowadzenia polityki, zwłaszcza polityki gospodarczej, gdzie i w jaki sposób mobilizować zasoby. W tym roku to sobie oczywiście budżet jakoś dał radę i żadnych zmian nie będzie do marca, do tego plebiscytu, czy tej ceremonii ogólnonarodowego głosowania. Natomiast później, no jednak wydaje mi się, że oni będą musieli wprowadzić jakieś środki, ażeby dalej mobilizować tak duże wydatki na cele wojenne. I to może być albo najprostszy, to jest chociażby dewaluacja rubla, skokowa, no bo wtedy to budżet jest napełniony, no jasne, dzięki zmianie kursu. No albo wprowadzenie na część biznesu lub na po prostu ludność jakichś dodatkowych obciążeń. Ale to po wyborach, tak? To wszystko. No ale panie profesorze, do marca, takiego jak nie pójście Rosjan na wybory, jakakolwiek akcja, coś, co mogłoby osłabić pozycję Putina, czegoś można się spodziewać? Nie pójście nie ma żadnego znaczenia, ale ponieważ... byłoby jakimś gestem, jakby... No, jakim gestem? Jest 3 dni głosowania, głosowanie elektroniczne, no więc frekwencja będzie, no nie może nie być. Jedyne, co by jak się nie pójdzie, to za kogoś pójdą sami. To nawet lepiej, mniej roboty. Bezbłędnie zagłosują. Okej, no w sumie tak. Gdyby kandydaci nie poszli, to znaczy gdyby wszyscy potencjalni kandydaci zbojkotowali i byłby jeden Putin, no to by przekształcało to przedsięwzięcie farsę. No automatycznie. Tak, z tym to problemu raczej nie będzie. No zawsze ktoś się znajdzie, jakiś człowiek, żeby go wystawić. Ale panie profesorze, a jeżeli chodzi o samego Putina, jego rezygnację, usunięcie się w cień, to no jak? No w tej chwili to jest niemożliwe. No to jest instynkt samozachowawczy. To zakładam, że on ma i to raczej rozwinięty. Panie profesorze, na koniec chciałem jedną rzecz jeszcze tylko zapytać krajowo już. Komisja do spraw badania rosyjskich wpływów kilka miesięcy temu powstała. Na przełomie sierpnia-września zaczęła pracę, czy na początku września, powiedzmy chyba tak dokładnie, z profesorem Sławomirem Cenckiewiczem na czele. Kilka dni temu odwołano wszystkich jej członków. Komisja wcześniej jeszcze zdążyła opublikować raport cząstkowy, raport dotyczący w zasadzie wycinka naszych relacji i ewentualnych wpływów, czyli współpracy Polskiej Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjską FSB. To była bardzo krytyczna ocena, jeżeli chodzi o komisję, ocena tej współpracy. A jaka jest ocena pana profesora? Ja nie czytałem tego raportu, tylko pobieżnie, więc ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, po prostu muszę go dokładnie przeczytać i przeanalizować. I z tej mojej fragmentarycznej wiedzy to ja w ogóle nie rozumiem celu tej współpracy i o co chodziło. I jaki był jej przedmiot, zakres, nie wiem, czy ten raport to wyjaśnia. W ogóle w tej tak zwanej polityce resetu, no wtedy nie używano tego terminu. Tam było wiele dla mnie dziwnych i niezrozumiałych rzeczy. Ale to nie było wpisanie się w jakiś światowy trend po prostu? No nie, dlatego powiedzmy na przykład często tak propagandowo przypomina wypowiedzi Radosława Sikorskiego o tym, że on widzi członkostwo Rosji w NATO. No tak. Tylko tak naprawdę to ten problem przystąpienia Rosji do NATO, to on był po 11 września i na początku prezydentury prezydentury Putina. Kiedy Rosja poszła na wojnę z terroryzmem razem. Tak, tak. I wtedy było największe zbliżenie z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi w okresie pierwszej kadencji Putina i Busha. W kontekście Afganistanu i tak dalej. A potem to zaczęło powoli wygasać. Ale nasza współpraca też Afganistanu między innymi miała dotyczyć, panie profesorze, i tam wykorzystywania Rosji. Rozumiem to, ale to po prostu, jak powiedziałem, muszę to przeczytać, żeby się na ten temat wypowiedzieć. A sam Sikorski jako szef MSZ-u, jak już o nim pan profesor wspomniał, bo to jest taka bardzo interesująca na pewno postać, ale bardzo kontrowersyjna i wzbudzająca skrajne, mam wrażenie, emocje. Politycy, sympatycy Koalicji Obywatelskiej raczej pozytywnie oceniają tego polityka, ale część także nowej koalicji, ale niekoniecznie już z Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, bardzo krytyczne ma zdanie o Radosławie Sikorskim. Pan profesor z nadzieją widzi takiego ministra spraw zagranicznych i myśli pan, że chociażby też jeżeli chodzi o relacje Polski z Rosją, to może być dobry szef MSZ-u, czy niebezpieczny? Bo tak widzą to politycy Prawa i Sprawiedliwości na przykład. Rosjanie często by się pytali, gdzie jest Radek, co robi Radek, i jakoś wspominali ciepło ten okres w stosunkach polsko-rosyjskich. Jak pan był ambasadorem w Rosji. No tak, tak, tak. W tym okresie. Natomiast tutaj kwestia jest raczej w miarę oczywista, to znaczy jeśli rzeczywiście zostanie powołany na to stanowisko, to po to, żeby wchodzić w ostry konflikt z prezydentem, a nie zajmować się polityką zagraniczną. No ale z drugiej strony szefem MON-u zostanie Władysław Kosiniak-Kamysz, który akurat z prezydentem relacje ma, myślę, że jeżeli nie najlepsze, to jedne z lepszych w nowej koalicji, prawda? Więc tutaj mamy sygnał przeciwny. A jeżeli chodzi o relacje z Rosją, jakby pan profesor rozwinął ten wątek Radosława Sikorskiego i ale Rosji. Na przyszłość? Na przyszłość, tak. Nie, tak. To ja niczego nie wiem o przyszłości. No ale przyszłość prognozujemy na podstawie wiedzy i doświadczeń z przeszłości. Pan profesor ma bogatą wiedzę, bogate doświadczenia także jako ambasador Polski w Rosji. Mówi pan, że Rosjanie życzliwie wspominali Sikorskiego? Czyli to będzie ocieplenie, jeżeli chodzi o relacje. No ale w jaki sposób? Przecież Warszawa nie będzie samodzielna w tej materii. Wydaje mi się, że cała obecna sytuacja jest taka, że Polska po bardzo intensywnym zaangażowaniu się w wsparcie Ukrainy została zmarginalizowana i zapewne, jeśli dojdzie do jakiejś przyszłości bliskiej czy trochę dalszej jakichś politycznych rozmów na ten temat, to pewna korekta w stosunkach polsko-ukraińskich, która się dokonała kilka miesięcy temu, to między innymi chyba zmierza do tego, że Ukraińcy nie bardzo sobie życzą, żebyśmy my tam byli przy tym stole rozmów. No i w związku z tym jakoś, jest to dla mnie znak zapytania, jak w tej sytuacji będzie wyglądała polityka tego rządu i właśnie polityka tego ministra. Sytuacja jest inna. Powtórki z 2008 roku, ja nie widzę w ogóle, bo to było... Resetu w sensie, tak? Tak, to było podczepienie się pod politykę unijną ówczesną, tak? Pod te karty drogowe, etc. I coś, co się wtedy rysowało, jakieś partnerstwo strategiczne Unia-Rosja, i ponieważ w okresie premierostwa Jarosława Kaczyńskiego doszło do wyraźnych spięć polsko-rosyjskich i Polska zmusiła Unię Europejską, na przykład prezydencję niemiecką, do interweniowania w polskich interesach, to ten tak zwany reset miał na celu usunięcie tego czynnika po prostu. Ale to nie widzę tutaj jakichś samodzielnych polskich interesów, ani jako cele, ani niczego ta polityka do niczego nie doprowadziła. Znaczy, jeśli by się pytać o korzyści, to w zasadzie nie wiem, czy były jakiekolwiek. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tym znakiem zapytania w zasadzie 3 kropkami możemy zakończyć naszą rozmowę. Profesor Włodzimierz Marciniak, były ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, w Rosji, znawca Rosji. Ja państwu bardzo nisko się kłaniam. Dziękuję za to spotkanie, za Wieczorny Ekspres. Zapraszam jeszcze bardzo gorąco do subskrybowania naszego kanału, jeżeli ktoś z państwa tego nie robi.